Witajcie kochani! Dziś zapraszam Was na projekt Denko, ale tym razem pokażę Wam wykończone produkty do makijażu. Mam ich tutaj kilka przed sobą. Zapewne też doskonale wiecie o tym, że kosmetyki do makijażu schodzą nam, wykańczają się znacznie wolniej niż te preparaty pielęgnacyjne, ale kiedyś skończyć się muszą i trzeba kupić zamienniki. Także mam je tutaj wszystkie rozłożone, zabieramy się od razu za przegląd. Na początek podkłady, a w sumie to kremy BB. Pierwszy, który chcę Wam pokazać, to jest krem BB marki Bandy. Ja bym powiedziała, że jest to bardziej taki preparat pielęgnacyjny z odrobiną koloru. Przeciwzmarszczkowy krem BB, który ma w sobie SPF 15. Zużywałam go przez całe lato, a w sumie to najczęściej w takie dni, kiedy nie malowałam jakoś specjalnie mojej twarzy, nie chciałam też nakładać mocnego makijażu, zazwyczaj były to weekendy i ten krem sprawdził się rewelacyjnie. Jeśli chodzi o takie działanie przeciwzmarszczkowe, to powiem Wam, że nie do końca je zauważyłam, natomiast bardzo ładnie wyrównywał skórę, był leciutki, nie było go totalnie czuć na twarzy, ładnie komponował się z delikatnym przypudrowaniem, nic się nie rolowało, można było go nakładać na krem, na serum, na preparat z wyższym filtrem i ten kolor też bardzo ładnie wtapiał się w skórę, bo ja bym powiedziała, że to jest taki odcień pomiędzy jasnym a średnim. Na pewno w okresie wakacyjnym, kiedy ta skóra jest mocniej opalona, no ten krem jest za delikatny, jego odcień jest zdecydowanie za jasny. Natomiast ja go właśnie stosowałam w tym okresie przejściowym między wiosną a latem i uwielbiałam do niego sięgać. Bardzo fajnie się u mnie sprawdził i myślę, że do niego jeszcze wrócę. A tak się nawet powiem Wam, zastanawiam, czy nie kupić sobie kolejnego opakowania i mieć w zapasie w domu w takie dni, kiedy na przykład idę na siłownię, nie potrzebuję zrobić mocnego makijażu, czy na przykład po basenie, albo w weekendy, kiedy też jakoś specjalnie nie maluję mojej skóry, mojej twarzy. Nie używam zbyt dużej ilości makijażu, wtedy taki krem sprawdza się fajnie i tak powiem Wam właśnie, zastanawiam się, czy sobie nie kupić kolejnego opakowania. A skoro jesteśmy przy tonacji skóry, przy podkładach, no i właśnie kremach BB, to pokażę Wam moje absolutne odkrycie od kilku lat. To jest krem BB marki Estée Lauder w takiej opcji z poduszeczką, już Wam pokazuję. Ja już wielokrotnie o tym kremie Wam wspominałam i według mnie to jest w ogóle must have, jeśli chodzi o kobiety, bo po pierwsze mamy wygodne opakowanie, które możemy ze sobą zabrać do torebki, żeby na przykład zrobić sobie poprawki w ciągu dnia. Po drugie mamy tutaj filtr SPF 50, czyli najwyższą ochronę. Po trzecie, to nie jest biały ochronny krem, który gdzieś tutaj nam wybiela tą twarz, ale jest to krem BB o odpowiednio dobranym do naszego koloru skóry kolorze. Ja mam odcień 2W1 Down. O. I kolejna ważna sprawa. Dzięki temu, że jest to krem BB koloryzujący, i ma właśnie ten filtr 50, możemy go sobie dokładać w ciągu dnia, używając tylko i wyłącznie tej oto poduszeczki. Możemy go nakładać nawet na przypudrowaną skórę i w którymś z moich filmów makijażowych lub też na Insta live'ie Paweł, którego bardzo dobrze znacie, makijażysta marki Estée Lauder, zdradzał Wam ten trik, że właśnie to jest taki produkt, który nie tylko chroni naszą skórę, też podkreśla pięknie kolor, jest to kosmetyk makijażowy, możemy go wszędzie ze sobą zabrać, wrzucić go do torebki, wykonywać poprawki w ciągu dnia, dokładać go sobie na naszą skórę, nie daje takiego efektu maski, jest bardzo lekki, przepięknie wyrównuje koloryt, pięknie stapia się ze skórą, z jakimkolwiek pudrem wykończeniowym. Według mnie to jest taka właśnie perełka, o której warto pomyśleć, jeżeli szukacie czegoś w makijażu i w pielęgnacji, czyli czegoś, co będzie chronić Waszą skórę wysokim filtrem, coś, co możecie sobie dokładać w ciągu dnia, jest wygodne w użyciu i daje piękne wykończenie na skórze.
taki właśnie jest oto ten krem BB. I to jest już moje kolejne opakowanie. Właśnie mi się skończył. Dzisiaj użyłam go ostatni raz i też bardzo często pytałyście mnie o podkład, który używam w filmach. I to jest właśnie to, co zawsze widzicie na mojej skórze. Dzisiaj lecę po kolejne opakowanie. Będę go sobie używać zamiennie z tym kremem BB z Bandy i myślę, że to będzie też świetne rozwiązanie w najbliższym okresie. Wy zresztą też wiecie o tym, że ja nie jestem makijażowym freakiem, jak to się mówi. Nie szaleję na punkcie kosmetyków nowości. Nie wydaję też na preparaty takie makijażowe, nie wiadomo jak wielkich pieniędzy. Nie kolekcjonuję ich. Nie zbieram w mojej taletce, nie widzę w ogóle w tym sensu. I mój makijaż wygląda zazwyczaj tak, jak teraz widzicie na mojej skórze. Nie ma w nim nic specjalnego. Zresztą ja jestem fanką delikatnych makijaży, takie, które będą podkreślać nasze piękno, podkreślać naszą skórę. Ale dla mnie najważniejsza jest oczywiście pielęgnacja i na tym się przede wszystkim skupiam. Dobra, rozgadałam się, to teraz czas na kolejny wykończony kosmetyk. No i dalej jesteśmy w tym temacie skóry, twarzy, puder. Puder, który również skończyłam, też marka Estée Lauder. Jest to mój ukochany puder. Ja go mam w odcieniu Translucent i zobaczcie, już mam nowe opakowanie. Czyli zapas zrobiony, żeby wam tutaj pokazać. Zobaczcie, puste, puste. Świetny puder. Jeżeli chodzi o cerę mieszaną, normalną, suchą, będzie naprawdę ok. Nie wiem co prawda jak sprawdzi się do cery tłustej. Myślę, że też dobrze. Chociaż tutaj przy cerze tłustej wiem, że wy wymagacie znacznie mocniejszego utrwalenia, zmatowienia. To jest taki puder, ja bym powiedziała, dzienny. On nie daje takiego płaskiego matu. Nie daje też takiego efektu przyprószenia skóry. Bardzo ładnie się komponuje z podkładem. Naprawdę fantastycznie z tym kremem BB. No i tak jak mówię, już widzicie, mam kolejne opakowanie. Teraz pokażę wam coś, co nie do końca się u mnie sprawdziło, ale mimo wszystko postarałam się wykorzystać praktycznie do końca. I widzicie, to jest korektor. Słynny korektor, o którym przez jakiś czas było bardzo głośno na YouTubie, zresztą na blogach też. Ja jednak, kiedy pojawił się w sprzedaży, skusiłam się na niego, stwierdziłam, że dobrze, wypróbuję sobie tę najjaśniejszą wersję i zobaczę, czy rzeczywiście jest tak dobry, jak o nim mówią i o nim piszą. Co się jednak okazało? Po pierwsze, jak dla mnie ta najjaśniejsza wersja jest zbyt ciemna i daje mi taki efekt nieco żółtego tutaj wykończenia i to nie do końca mi się podoba. Po drugie, to jest strasznie niehigieniczny kosmetyk. Ta gąbka. Gąbka, którą no fajnie się używa, bo rzeczywiście można nim rozprowadzić ładnie tutaj korektor w tej okolicy. Ale za każdym razem ja musiałam tę gąbkę zdjąć, umyć ją i z powrotem nałożyć. Owszem, pisałyście mi kiedyś, że można zdjąć gąbkę i używać korektor bez niej. No ale z drugiej strony, jeżeli inwestujemy w kosmetyk, który już ma pomagać nam w tej aplikacji, to jaki sens ma ściąganie tej gąbki i używanie korektora bez niej? Ale z drugiej strony, same widzicie, jest tutaj coś nie tak. Niehigieniczna gąbka, którą ciągle trzeba myć i zakładać. Lub też ściągać gąbkę, żeby nakładać korektor. No to się totalnie u mnie nie sprawdza, takie rozwiązanie. Następna sprawa. Też mi pisałyście, że niestety, ale ten korektor wchodzi zmarszczki. I miałyście absolutną rację. Podkreślę, zmarszczki. Jeśli nałożymy go odrobinę, to nie daje takiego efektu, jaki powinien, czyli zakrywania tutaj tej okolic. Natomiast jeżeli go nałożymy więcej, to u dziewczyn, u kobiet w tym wieku jak ja, czyli po 30 roku życia, niestety podkreślenie tych zmarszczek się pojawia. Już nie mówiąc o tym, że jeżeli przypudrujemy delikatnie tę okolicę, to już jest w ogóle dramat. Nawet powiem wam, próbowałam z mocniejszymi kremami pod oczy, tak żeby ten efekt był tutaj większego nawilżenia, żeby to przesuszenie pojawiło się dosyć, bo żeby pojawiło się później, to i tak nie dawało takiego skutku jak trzeba. Więc szczerze, ja do tego korektora więcej nie wrócę, polecać wam go nie będę. Zresztą też stworzyłam na moim blogu oddzielny wpis na jego temat. Zostawię wam link w opisie, więc będziecie mogły sobie poczytać. Jak dla mnie, nie, ten korektor u mnie się nie sprawdził i ja do niego zdecydowanie już więcej
nie wrócę. No dobrze, pozostajemy dalej przy oprawie naszych oczu i teraz pokażę Wam opakowanie po cieniu do powiek. Cień do powiek marki Inglot, zapiszcie sobie numerek 352. To jest cień, o który też bardzo często mnie pytacie, taki, który ja nakładam na całą tutaj ruchomą powiekę i on jest bardzo zbliżony w tonacji do naszej skóry tutaj właśnie w tej okolicy. Jest lekko różowy, lekko pudrowy, delikatnie beżowy. Nie jest to taki cień, który wygląda jak korektor i nie wygląda jak puder, natomiast wygląda przepięknie i może stanowić bazę, jeśli chodzi o wykończenie oka, praktycznie w każdym makijażu. Ja go stosowałam najczęściej w takim makijażu dziennym i u mnie sprawdzał się rewelacyjnie i też gorąco Wam polecam cienie marki Inglot. Uważam, że są to świetne cienie, bardzo dobrze napigmentowane, też są dosyć duże, w dobrej cenie, pięknie wyglądają na powiekach, nigdy się nie osypują. Nasza polska marka i to, co ja lubię, jeżeli chodzi o cienie marki Inglot, to to, że mogę sobie je komponować sama i składać w paletce takie kolory, które będą i odcienie, które będą mi pasowały. Bo zazwyczaj jest tak, że jeżeli kupujemy jakąś paletę cieni, to nie wszystkie zużywamy. I jeśli ktoś mi powie, że zużywa wszystkie, to najczęściej jest to osoba, która mocno maluje oko lub też mocniej je podkreśla, nawet w takim codziennym makijażu, lub też jest makijażystą, wykonuje makijaże na kimś innym. Bo jeśli jesteśmy takimi zwykłymi kobietami, że tak powiem, czyli takimi, które wykonują raczej delikatniejszy makijaż oka, w większości bardzo do siebie zbliżony, no to nie jesteśmy w stanie wykorzystać wszystkich cieni w palecie. Nie zawsze wszystkie będą nam też odpowiadały, jeżeli chodzi o kolory. Zazwyczaj podoba nam się kilka i wtedy kupujemy paletę. Ja już od jakiegoś czasu staram się tego nie robić i nie inwestować w tego typu palety, bo wiem, że dla mnie to jest strata pieniędzy, ale też szkoda mi tych kosmetyków, po prostu mi ich szkoda, dlatego wolę zainwestować w pojedyncze cienie marki Inglot, skomponować sobie paletkę taką, która będzie mi odpowiadała i takie cienie, z których będę cały czas korzystać. No i właśnie, ten cień to jest jeden z takich kosmetyków do makijażu, po który regularnie wracam i który regularnie będę Wam polecać. No dobrze, a teraz zakończymy debatę, jeżeli chodzi o okolice oka i pokażę Wam tuszę do rzęs. Zacznę od tuszu marki Clinique. Jest to High Impact Mascara. Jeden z pierwszych tuszy, które pokochałam, jeżeli chodzi o markę Clinique i uwielbiałam po niego sięgać. Aż do momentu, kiedy pojawił się High Impact Lash Elevating Mascara. Też marki Clinique. Ten okazał się moim absolutnym hitem i zdecydowanie lepszą wersją niż ten oryginalny. Chociaż tak jak mówię, kiedy zaczęłam moją przygodę z tuszami marki Clinique, uwielbiałam właśnie ten. Kiedy pojawiła się kolejna wersja, zakochałam się w tej. Ale jest jeden tusz, o którym już Wam wielokrotnie mówiłam i chyba nie zamienię go na żaden inny. I to jest ten. To jest właśnie Estée Lauder, ta oto złota wersja. Trzy tusze, które zużyłam w ostatnim czasie. Można by było je ułożyć w takiej oto kolejności. Pierwszy, drugi i trzeci. I gdybym miała Wam powiedzieć, który z nich jest najlepszy, no to oczywiście ten. Jest też między nimi różnica cenowa, bo te tusze z Clinique kupicie w okolicy 100 zł. Ten jest już zdecydowanie droższy. Możecie sobie wypróbować wszystkie te tusze, bo w sprzedaży, na przykład w Sephorze, są ich miniaturki. Zarówno tego, jak i tych. I taką Wam opcję polecam, bo też często mi pisałyście, że podoba Wam się jeden, drugi czy trzeci tusz, ale że są one nie za bardzo na Waszą kieszeń, także wypróbujcie sobie właśnie miniaturki. Trzy zużyte tusze i proszę bardzo, jest już kolejny, czyli właśnie ten. Tak, w najbliższym czasie będę stosować tylko i wyłącznie ten tusz i z ogromną przyjemnością będę po niego sięgać, bo uważam, że jest po prostu najlepszy ze wszystkich, jakie do tej pory używałam. No dobrze, kochani, na zakończenie dzisiejszego filmu, bo też troszkę się rozgadałam o tych moich perełkach, wykończonych perełkach, takie oto maleństwo, coś do ust, bo też muszę Wam pokazać. I to jest balsam.
balsam marki Estée Lauder, seria Pure Color Love Magic Lip Tint Balm. Wykończony, wydłubany nawet bym powiedziała do samego końca, dający taki lekki różowy efekt na ustach. Pachnie arbuzem, melonowo, po prostu cacy. I to jest kosmetyk, który zużyłam w miesiąc, co mi się absolutnie prawie rzadko zdarza, żebym kosmetyk do ust zużyła tak szybko. Zużyłam go końcówka lipca i cały sierpień. O, może do tak ostatniego tygodnia sierpnia. Stosowałam go na wakacjach we Włoszech codziennie. Uwielbiałam to, jak pięknie wygląda na ustach, ten z jego zapach, który gdzieś tutaj mi krążył. Ja w ogóle uwielbiam wszystkie kosmetyki, które mają zapach arbuzowy, taki właśnie melonowy, nawet te pielęgnacyjne. Dawał ten ładny kolor na ustach, ale też fantastycznie je nawilżał. I to podbiło moje serce. Piękny balsam, piękne opakowanie, ładny kolor. W miarę dobra cena, wysokopółkowa marka, czego chcieć więcej? Koniec, nie mam więcej wykończonych, zdenkowanych kosmetyków makijażowych. Myślę, że Wam spokojnie to wystarczy. Pokazałam Wam takie moje perełki, które zużyłam w ostatnim czasie i też zamienniki tych produktów. Linki do wszystkich kosmetyków znajdziecie jak zawsze w opisie do dzisiejszego filmu. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obecność, za oglądanie, za to, że byliście po raz kolejny ze mną. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki, pa!